bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że to spotkanie, które jest tutaj dzisiaj, jest to takie pierwsze naprawdę nasze spotkanie. Będzie częściej, że tak co roku się będziemy tutaj spotykać. I nasze grono, naszych przyjaciół, ludzi, którzy będą z nami chcieli współpracować, będzie coraz szersze i coraz większe. I oby ten festiwal, co mam taką nadzieję i w co wierzę, i wszyscy, którzy razem z nami współpracują, czyli nasza fundacja i agencja Silla, jak i wielu, wielu innych, oczywiście na czele z władzami Strykowa, bo tak naprawdę to jesteśmy tutaj też dzięki nim. Nie tylko dzięki nam, ale dzięki nim przede wszystkim, że oni właśnie odbili do nas, jak zawsze to mówię, piłeczkę w naszą stronę. Ja mam ten pomysł, jak prawo tego festiwalu chodzi mi po głowie od wielu lat. Myślałem o różnych miejscach, nawet w Polsce, żeby to tam usytuować. I to tak się mówi właśnie, że człowiek szuka nie wiadomo gdzie, a najbliższe, najbliższe jest, najbliższe szczęście jest właśnie blisko, to zasięgu ręki. I właśnie znalazłem tutaj, mam nadzieję, takie szczęście i nasza fundacja i wszyscy, którzy współpracują z nią. Tutaj właśnie jest Strykowie i oby to się nam wszystko rozwijało. Tak myślimy i chcemy stworzyć z tego miejsca, może za kilka lat, takie europejskie centrum motoryzacji. I stworzyć z tego europejski festiwal ludzi drogi marynarzy SZOS, Trzewanie Stryków. Bardzo w to wierzę i bardzo chciałbym, żeby się to udało. Oczywiście bez was tego nie damy rady zrobić. Także myślę, że będziecie z nami na złe i dobre, jak to się mówi w technologii, w ścigach. Ale niestety taka jest rola wizytora. Bardzo dziękuję za wszystko, za wsparcie. My drodzy, w tych bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody w restauracji Le Jardin, która jest jednym z przyjaciół i sponsorów festiwalu Marynarze SZOS Skrzyżowanie Stryków, mamy taki moment na refleksję, co się udało, co się nie udało. I tak sobie pomyślałem, że z takich rzeczy, które się nie udały, to po prostu mam taki problem, nie mam wpływu na pogodę i zastanawiam się, jak to rozwiązać. Będę się konsultował z szamanami w tej sprawie. Być może uda nam się odkopać paru szamanów w okolicach mojego rodzinnego miasta Stanowa Świętokrzyskiego. Tam przed 4000 lat wykopali strasznie dużo dziur, żeby szukać krzemienia i na pewno tam kogoś znajdziemy i będziemy rozwiązywać te problemy, chociażby tańcząc do upadłego. Natomiast jeśli chodzi o inne rzeczy, to chyba się udało. Fantastyczni goście, bardzo przyjemni ludzie związani ze sztuką, z muzyką, z motoryzacją. Sponsorzy, przyjaciele, patroni, to wszystko właściwie się udało, żeby ten festiwal mógł się rozwijać. Tak sobie pomyślałem, że trzeba naprawdę dużo bardzo dobrej, pozytywnej energii, między innymi od Halo Łódź, za co też bardzo dziękuję. I mam wrażenie, że ta energia jest. Jesteśmy teraz strasznie zmęczeni, ale powiem wam szczerze, że nie mam szampana. Mówi mi się, że on tutaj jest. Chciałbym wypić za wasze zdrowie, za tych wszystkich, którzy przyszli na ten festiwal, za wszystkich, którzy zrobili tak naprawdę chociaż maciupki, taki jakiś ułameczek, żeby się to wszystko udało. I na pochybel wszystkim, którzy uważają, że w Łodzi, w regionie nie można zrobić nic fajnego, bo wierzę w to, że ludzie kreatywni dadzą sobie radę. Pozdrawiam serdecznie.